Dzień dobry, Tomasz Lesie, środek studiów wschodnich. Chiny przez lata nie były w stanie poważnie wejść w rynek motoryzacyjny. Jednak około 10 lat temu zmienili strategię i postawili na auta elektryczne. I odnieśli w tym duży sukces, gdyż w niespełna dekadę Chińczycy przejęli znaczną część łańcucha dostaw samochodów elektrycznych. A wiele wskazuje na to, że jeszcze bardziej uzależnią od siebie produkcję właśnie aut elektrycznych. I możliwe, że najbardziej ucierpi na tym Europa Środkowa. O zależności europejskiego rynku samochodów elektrycznych od Chin, o tym jak w przyszłości może wyglądać elektromobilność w Europie, porozmawiam z Konradem Popławskim, ekspertem OSW. Dzień dobry państwu. To jest podcast ośrodka studiów wschodnich. Około 3 lata temu zdaje się, rozmawialiśmy o problemach niemieckiego yy, przemysłu samochodowego. Tam dużo mówiłeś o tym, że, że Niemcy pewne rzeczy przespali, jeśli chodzi o elektromobilność, ale te, teraz zapytam cię ogólnie o Europę, tym także od Niemców, czy ta rewolucja dalej możemy ją uznać za przespaną, zwłaszcza na tle Chińczyków. No niestety wiele z tych tendencji, które wówczas zidentyfikowaliśmy w naszych pracach, dzisiaj się pogłębiło. Okazuje się, że Chińczycy jeszcze bardziej pro do przodu, jeśli chodzi o elektromobilność. Europejscy producenci usiłują nadrobić stracony czas no, ale nie jest to łatwo, gdyż bardzo trudno zarządza się jednocześnie wielki, wielkim konglomeratem spalinowym i produkcją spalinową, a jednocześnie wchodzi w innowacyjne branże. To jest bardzo trudny szpagat do wykonania. Dużo łatwiej wykonać to, jeśli jest, jest się nową firmą technologiczną, taką jak amerykańska Tesla, która nie ma nic do stracenia i dla której jest to być albo nie być i ma pewne zasoby finansowe, albo jak jesteś Chinami, gdzie masz nieograniczone możliwości. Subsydiowania produkcji przez państwo i, i nieograniczone możliwości ze względu na skalę tego państwa, skalę e, jego możliwości dyktowania koncernom, co mają robić i no skalę, skalę w pewien sposób gospodarki planowej, ale też pewnej innowacyjności, starań i pracy. W tym kierunku. Jak rozumiem pomysł Chińczyków na to, żeby wejść w ten rynek, to była nie tyle budowa samochodów elektrycznych od A do Z, a bardziej kwestia elementów, chociażby baterii. Może Zacznijmy od początku. Chiny na początku próbowały rywalizować gdzieś do 2015 roku na dużą skalę z tradycyjnymi koncernami zachodnimi w, w dziedzinie samochodu spalinowego. Przy czym no, efekty były, tego były dosyć mizerne, mimo że narzucali bardzo ścisłe i reglamentujące prawo. Otóż, jeśli przedsiębiorstwo zachodnie chciało otworzyć fabrykę w Chinach, musiało zawiązać z partnerem chińskim spółkę Joint Venture, w której Chińczycy mieli przewagę udziałów. Przynajmniej 51%. Ale Zachód nauczył się, jak funkcjonować w te, w, na tych zasadach. Był przyzwyczajony do takich zasad, jak to my nazywamy asymetrycznej otwartości, czyli że rynek unijny otwarty jest na oścież, a, a chiński z pewnymi przeszkodami. Bo wiedział, że jest zawsze o 2 technologie, generacje technologiczne do przodu. Ma olbrzymie zasoby wiedzy, danych, niewyobrażalne zasoby, więc, więc tutaj. Chińczycy wprawdzie nauczyli się pewnych tam metod organizacji pracy, ale, 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 ale koncerny zachodnie nigdy nie dzieliły się tymi najcenniejszymi technologiami. To raczej albo importowały, albo w ogóle sprzeda całe samochody złożone w Europie czy w Stanach Zjednoczonych były wysyłane do Chin. I Chińczycy zauważyli, że ta metoda do niczego nie prowadzi, że muszą mieć przewagę czasową i w związku z tym y, opublikowali taki plan Made in China 2025, w którym zapowiedzieli chęć zdominowania Kilku sektorów, wśród nich elektromobilności. I przeznaczyli duże subsydia, znaczną pomoc finansową, dużo pomocy, dużo, dużo jakiejś zapomóg na poziomie lokalnym, a jednocześnie mieli ku temu dość silne aktywa w postaci całkiem sprawnych sektorów elektronicznych no i chemicznych, które, na bazie których da się wytworzyć baterie do samochodów elektrycznych, co jest jedną z najważniejszych części w tych samochodach. W pewnym uproszczeniu takie samochody to, to po prostu jest bateria, stanowiąca nawet do 40-50% wartości samochodu i kilometry kabli, plus jakieś inne urządzenia. No i to się Chinom w dużej mierze udało. Okazuje się, że dzisiaj, 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 7 na 10 samochodów elektrycznych na świecie sprzedawanych jest w Chinach. Państwo, państwo wszelkimi możliwymi metodami wspiera właśnie to, to, tę gałąź. Bardzo dynamicznie, rocznicznie eksport tych samochodów za granicę, co w przypadku spalinowych nie było aż takim nie było tu aż takich osiągnięć. Już jedna trzecia gdzieś eksportu chińskich samochodów. E, Ale to... może całościowo samochodów, które są wyprodukowane tak, w Chinach. Tak, to, to, to eksport samochodów elektrycznych. Ale jeszcze więcej, jak rozumiem, jest samochodów y, europejskich, y, marek motoryzacyjnych, które korzystają z chińskich tak, elementów. Tak, tymczasowo, tymczasowo jest, jest, jest jeszcze tutaj przewaga pewna. E, chińskie marki, wraz, jeśli zaliczymy też do nich Volvo, którą Chińczycy kontrolują, to jest jakieś no, około. 40-40% eksportowanych samochodów, no ale w pozostałych fabrykach fabrykach zachodnich koncernów, lokalizowanych w Chinach, które eksportują za granicę, no to Chińczycy dostarczają gro części, bo jak się dobrze do, 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 dokładnie spojrzy na łańcuchy dostaw, to okazuje się, że tam potrafią kontrolować od 50 do nawet 80-90%. Nie wspominając już o gigantach, gigantycznych koncernach chińskich, produkujących baterie do samochodów elektrycznych, takich jak CATL albo, albo BYT, które, które no, do, no są, są potęgami w tej dziedzinie na świecie i dostarczają baterie do, w zasadzie na cały świat. Czy dobrze to rozumiem, że Chiny uzależniły przemysł samochodowy europejski od siebie? To zdanie jest prawdziwe? W zasadzie tak. W zasadzie po prostu pierw, pierw, pierwsze weszły do branży, pierwsze, pierwsze zbudowały efekt skali tak duży rynek, w którym, którym nabiera, jeśli zachodni koncern chce się uczyć tego rynku, chce zbierać doświadczenia, to tak naprawdę musi być obecny w Chinach, bo w przeciwnym wypadku nie będzie nadążał, będzie, będzie, będzie miał zapóźnienie, czasami kilkuletnie, czasami, czasami być może dłuższe. A w związku z tym, że Chińczycy też yy, bardzo zdecydowanie, na przykład, bronią swojej dominacji w sektorze produkcji baterii le, do samochodów elektrycznych, jeszcze tam yy, w okolicach 2018 roku zagrażali, a nawet silniejsi od nich byli Koreańczycy, no to w tym momencie Chińczycy odcięli Koreańczykom na kilka lat dostęp do subsydiów chińskich i Koreańczycy praktycznie wypadli z rynku. O tym, tej skali chińskiej próby uzależnienia przemysłu samochodowego, jeśli chodzi o ten segment elektromobilności, samochodów elektrycznych, ten, te strategie zauważyli Amerykanie i oni podjęli jakieś działania, które miały temu zapobiec. Tak, i tu się zaczyna globalna gra wokół tej kwestii, Amerykanie przez wiele lat mieli dużo obiekcji w stosunku do chińskiej polityki przemysłowej, ale też licząc na duże zyski części koncernów z tego z olbrzymiego chińskiego rynku zbytu. Przypomnijmy, że to jest już od bodajże od dekady jak nie dłużej największy rynek motoryzacyjny świata. Wiedząc o tym stronili od jakichś takich bardziej zdecydowanych działań. No, ale stwierdzili, że w ten sposób nie wygra się tej rywalizacji. Trzeba podjąć ostrzejsze rozwiązania. Nie jesteśmy już na tym etapie, że technologicznie są dwie, trzy generacje do przodu. Wrę, wręcz Chińczycy nabierają tu przewag. A przynajmniej na równej stopie są w stanie rywalizować z Tesla, mając tu liczne przewagi kosztowe. No, i wprowadzili taki, taką ustawę, nazwaną trochę, moim zdaniem dla niej, poznaki Inflation Reduction Act, czyli ustawa o obniżeniu inflacji. Ustawa zawiera takie pewne elementy zgodne z tytułem, ale gro e, tej ustawy to są rozmaite mechanizmy subwencji i pomocy finansowej dla e, amerykańskich koncernów i koncernów chcących inwestować w Ameryce albo w krajach nafta, innych krajach nafta. No i tu, tu mamy do czynienia z rozmaitymi dotacjami, żeby podać przykład i nie być takim gołosłownym to jest tam bardzo duże wsparcie dla elektromobilności oprócz wsparcia na przykład konkretnego na odpowiednią na produkcję baterii elektrycznych i, i poziom tego wsparcia jest dokładnie zrównany z tym, tak, z tym jaki jest to poziom w Chinach, czyli podtrzymanie tego dotacji ma się w zasadzie taką samą konkurencyjność kosztową jak, w, jak produkując tę baterię w Chinach. To są też dotacje na zakup samochodów. I tam są bardzo, dwa bardzo ciekawe kryteria. 7,5 tysiąca dolarów może dostać konsument na zakup samochodu elektrycznego wyprodukowanego w państwach nafta. W Stanach Zjednoczonych. 7,5 tysiąca, tak, jakieś 30. To jest to jakiś procent porządny A to jeszcze wartości. nie koniec, to jeszcze nie koniec, okay. to jeszcze nie koniec. I to jest za to, że za zakup samochodu elektrycznego złożonego w państwach nafta, czyli Stanach Zjednoczonych, w Meksyku lub, bądź w Kanadzie. Drugie tyle, drugą taką samą kwotę, która się sumuje do 15 tysięcy w sumie, to można otrzymać za to, jeśli się wykupi, w zakupi w dodatku samochód, który nie będzie zawierał sobie komponentów pochodzących, pochodzących nie od partnera handlowego USA, tam, tam, tam jest to dawkowa... jest to szersza grupa niż kraje nafta. Jest to szersza, jest, jest to szersza ale przede wszystkim... Domyślam się, że nie ma tam Chin. Ale przede wszystkim nie może, nie może, nie może, nie, 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 nie ma praktycznie szans na otrzymanie tej dotacji w zasadzie za dwa lata, bo tam są, te, to jest stopniowo zwiększane, jeśli się kupi samochód z komponentami z Chin. I to już bezpośrednio uderza w łańcuchy dostaw zachodnich, również europejskich korporacji, które chciałyby Robić taki manewr, że sprzedawać samochody w dużej bazie, w dużej, w dużej mierze bazujących na komponentach chińskich, tak? Okej. Okay, czyli Więc Amerykanie nie, nie, dość, że, nie dość, że stymulują w ten sposób swój przemysł i produkcję w Stanach Zjednoczonych, nie dość, że tutaj dofinansowują na dużą skalę. To jeszcze mówią, jak chcecie działać na rynku amerykańskim, ok, przebudujcie łańcuchy dostaw, wyrzućcie z tego komponenty chińskie, bo jak nie no, to Czyli jak rozumiem Amerykanin może kupić BMW na przykład, tak. które pod warunkiem, że będzie po pierwsze wyprodukowane na terenie Meksyku, Kanady lub tak. Stanów Zjednoczonych tak. plus jeszcze jeden warunek, że nie będzie tam żadnego komponentu z Chin. Plus tam są z tego co pamiętam jeszcze jakieś obostrzenia jeśli chodzi o wartość samochodu, w sensie limuzyny nie kupimy za tą cenę. BMW pewnie, być może niektóre, ale. Znaczy, ale, no, to, jest to ale, przykład. Ale generalnie, jako przykład, dokładnie taka jest zasada, tak? Jest to tak pomyślane. To jest średnio korzystne w tym momencie, na przykład dla niemieckich Chin, bo one są oparte na, na tych chińskich podzespołach, na chińskich bateriach chociażby. To jaka jest alternatywa w takim razie? To jak to może wpłynąć na chociażby. Znaczy, Amerykanie w ten sposób, jak robili to z, inna, z innego rodzaju sankcjami, tak? Czy załóżmy. Przypomnijmy sobie, jak Amerykanie nakładali sankcje na Iran y, zupełnie z innej beczki. To jednocześnie mówili, że każda firma, która będzie obchodziła te sankcje, a działa na rynku amerykańskim, dostanie potężną karę finansową. Tu troszkę ten mechanizm przypomina ten mechanizm, nazwijmy to mechanizm irański: czyli, czyli chcesz sprzedawać w Stanach Zjednoczonych, y, przebuduj swoje łańcuchy dostaw. Wyrzuć stąd Chińczyków, a jak chcesz, to bierzcie sobie te komponenty chińskie, ale na rynek europejski. Tutaj, tak jakby wam nie bronił, ale chcesz korzystać z amerykańskiej dotacji. Bardzo przepraszamy, ale my tutaj nie, nie, będziemy, nie będziemy z tych środków yy, dofinansować naszego rywala geopolitycznego. Yy -y. A jak to może wpłynąć na Europę Środkową? Ta, ta, cała, ta cała globalna zawierucha? pamiętam właśnie, jak rozmawialiśmy zarówno wtedy, trzy lata temu. Myślę, że ten podcast skądinąd skon jest w całości do odwinięcia, pomimo że był przed tą nową fazą wojny na Ukrainie i chyba zdaje się jeszcze przed pandemią, ale myślę, że pewne, że pewne, pewne rzeczy tam są aktualne, ale Rozmawialiśmy wtedy o, o, o szansach dla Europy Środkowej. Rozmawialiśmy też przy okazji pandemii i możliwości skrócenia się łańcuchów hmm. dostaw. Więc czy, jak w tym wszystkim Europa Środkowa? Czy może hmm. ona się pojawi jako pewnego rodzaju możliwość, że te łańcuchy jeszcze bardziej będą skracane przez zachodnie, zachodni przemysł samochodowy europejski, czy, czy jest dokładnie odwrotnie? Na Europy Środkowej... E Skierowanie ekspansji Chin w efekcie tej ustawy, choćby IRA, na rynek europejski jest zupełnie niekorzystne, jest wielkim problemem. Czy z tego względu problemem, że po prostu Chińczycy teraz będą jeszcze bardziej wchodzić w Europę? No właśnie, tak. To jest jeden, ale przede wszystkim tam są dwa problemy. Ten model dotychczasowy, jak ja to mówię, asymetrycznej otwartości Unii Europejskiej, że my udostępniały cały rynek, a Chiny nam tylko z pewnymi obostrzeniami swój. On był korzystny dla koncernów globalnych, europejskich, które sobie tam technologicznie radziły. Natomiast dla małych i średnich firm z środkowej Europy to tak przeciętnie, bo dostawały, jak wchodziliśmy do Unii, nie korzystaliśmy za bardzo z eksportu na rynek chiński. Nawet tam być może jakieś komponenty do tych samochodów niemieckich sprzedanych w Chinach produkowaliśmy, ale też nie jakąś gigantyczną część. Natomiast do, dostawaliśmy tu w zamian poważnego konkurenta, tak? i wiele z nowych dziedzin, w które, które inwestowała Unia Europejska, nie rozwinęły się w Europie Środkowej, choć mogły. Dlaczego miałyby się nie rozwinąć? Solary. Była wielka walka o to, ale okazało się, że, że panele fotowoltaiczne generalnie przejęli Chińczycy. Elektronika też w zasadzie rozwinęła się w Chinach. Do pewnego stopnia też chipy i tego typu rzeczy. Tak jakby Unia nie skorzystała. Z bardzo dużych zasobów kadrowych i też, i też z, do, z dobrego kapitału ludzkiego w Europie Środkowej, który był w dodatku, w dodatku tańszy, bo w Chinach był jeszcze tańszy. A był tańszy, bo państwo tam dość mocno starało się, żeby, żeby był na odpowiedniej, w odpowiedniej cenie. E, I teraz, ale, ale jedyne, jedną z niewielu branż, gdzie, ten, ten, gdzie taki przyczółkiem, który udało się zająć Europę Środkową, to, były, to była motoryzacja. Ta bliskość Niemiec, ale motoryzacja tra tradycyjna. Spalinowa, nie? spalinowa tak, motoryzacja spalinowa. Bliskość Niemiec, duże talenty, tam tradycje przemysłowe, dobry, dobry, dobry poziom kapitału ludzkiego spowodował, że tu właśnie zagościło wiele inwestycji koncernów motoryzacyjnych. I żeby nie być usłowne, wystarczy wspomnieć, że jak się spojrzy na najważniejszych poddostawców dla niemieckich koncernów motoryzacyjnych, dla Niemiec w dziedzinie motoryzacji, na pierwszym miejscu są Czechy na świecie, na drugim Polska, na trzecim Węgry, na szóstym bodajże na szóstym Rumunia, na, 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 na ósmym Słowacja, na dziesiątym dopiero Chiny. Mhm. I teraz postępy Chin w dziedzinie elektromobilności grożą, że to zupełnie ulegnie odwróceniu. Być może niemieckie samochody nadal pozostaną na rynku, być może niemieckie koncerny będą znajdą pomysł, jak. jak yy, jak wykorzystać e, elektromobilność na swoją modłę i na swoją korzyść, ale to już mogą być często samochody bez komponentów e, z Europy Środkowej. Pierwszy tak. przykład z brzegu, żeby tak właśnie trochę to rozobrazować, to jest e, najnowsze modele rumuńskiej Daci, rumuńskiej będącej oczywiście własnością francuskich koncernów, Okazuje się, że w całości, zupełnie w całości są produkowane w Chinach i eksportowane na rynek unijny. A czy jest według Ciebie możliwy skądinąd inny? mechanizm, że firmy europejskie będą, aby mieć też dostęp do rynku amerykańskiego, budowały fabryki, możliwości tworzenia tych różnych podzespołów, baterii i tak dalej w Europie Środkowej. Jest taka szansa, czy to jest z różnych przyczyn niemożliwe? Szans w tym wszystkim jest całkiem dużo, o ile odpowiednio będzie skalibrowana polityka przemysłowa Unii Europejskiej, bo jeśli będzie ona wyglądać jak dotychczas, że wpuścimy pełną parę Chińczyków... Asymetryczny. E... A oni skorzystają z tego, że mają trochę niemieckie koncerny jako zakładników, bo one wciąż mają potężne interesy w sektorze spalinowym w Chinach i liczą, że tutaj w elektromobilnym też jakoś się odbiją. No to różnie może to wyglądać. Może to wyglądać bardzo niekorzystnie, no bo wszelkie niekorzystne dla Chin rozwiązania mogą być wetowane przez te koncerny w obawie przed retorsjami. No i tutaj ważne, żeby pojawił się skonsolidowany głos regionu, bo jak wspomnieliśmy, ten interes jest bardzo duży i bardzo istotny. I bardzo niefajnie byłoby, jakbyśmy ten przyczółek bardzo istotny z punktu widzenia naszej konkurencyjności gospodarczej utracili, jeśli właśnie tutaj będą podejmowane jakieś niekorzystne ne, ne, działania, albo wręcz unia będzie pasywna, tak? Można sobie wyobrazić rozmaite jakieś programy, czy to taką europejską IRA, tylko nie robiono na moduł... Czyli przekopiowanie trochę rozwiązań. Tylko nie robiono na modłu europejską, gdzie często te programy są bardzo zbiurokratyzowane. De facto, bardzo trudno dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw, albo albo na przykład faworyzują bogatsze państwa tak mieliśmy na przykład zasady rozluźnienia pomocy publicznej zarówno w pandemii jak i po inwazji Rosji na Ukrainę i okazuje się po fakcie że 80% takich z tych takich przykładów rozluźniania pomocy publicznej no to 80% później taki wniosek o dodatkową pomoc publiczną no to przypada na Francję i Niemcy Zarówno po pandemii, jak i teraz po inwazji, dokładnie te same statystyki. Więc y, y, może być też tak, że po prostu te duże państwa przeforsują, że być może, aby poradzić sobie z problemem chińskim, to de facto rozwodnimy jednolity rynek, ale, ale to tylko jest, mi się wydaje, droga do jakichś konfliktów i bardzo dużych spor, sporów wewnątrz Unii Europejskiej. Więc fajnie byłoby znaleźć tu takie, taką wyważoną pozycję, tak żeby też y, ciś. Y, Środkowo, środkowo europejskie małe i średnie firmy miały czas i pieniądze na dostosowanie się do elektromobilności i też odzyskanie pewnej konkurencyjności, bo to wszystko działa w pewnej symbiozie, tak? Elektromobilność jest przyszłością, to chyba nie ulega żadnych wątpliwości. Samochody samochody nieelektryczne, samochody spalinowe będą no, stanowiły, jak rozumiem, coraz większy, coraz mniejszy segment rynku, ale problem jest z przystosowaniem się teraz tych fabryk, czy na tych elementów przemysłu do tej zmiany, i to wymaga dodatkowych A to środków. Poza tym ten rozwój będzie następował rzeczywiście kierunek został zdefiniowany raczej przed niego, przed nim nie ma ucieczki, natomiast będzie się to działo w zupełnie nowych uwarunkowaniach. E, polityki międzynarodowej i gospodarki międzynarodowej, gdzie no, WTO w zasadzie nie funkcjonuje już od dłuższego czasu. Gdzie subsydia są pełnoprawnym instrumentem rywalizacji międzynarodowej. Gdzie amerykańsko-chińskie tarcia wcale nie słabną, a tylko się umacniają. A, no i mamy, mamy z jednej strony możliwość e, próbowy, próby budowy na bazie tych wspólnych doświadczeń w, w powstrzymywaniu rosyjskiej inwazji na, na, na Ukrainę zbudowy właśnie takiego, m, takiej wspólnoty transatlantyckiej, także w wymiarze gospodarczym, nie osłabiania, jej. a mamy też takie jakieś jak do, teraz słyszymy głosy z Francji, właśnie pomysły na to, żeby może te relacje już są zaścisłe, że trzeba je ponownie rozróżnić. Może trzeba osłabić dolara, być może czasami tu pójść Chinom na rękę, a czasami staną, polawirować. No ale w takim wypadku zaraz usłyszymy kontry ze Stanów Zjednoczonych, a już usłyszymy, to po co my mamy pomagać na Ukrainie Unii Europejskiej, niech ona sobie, sobie w takim razie ten sam ten problem w swoim sąsiedztwie załatwia, skoro nie chce być z nami solidarna w konfrontacji z Chinami. A jeżeli mówimy o tym. Hmm... O tych różnych scenariuszach, do czego to może doprowadzić. Czy, ja cały czas będę patrzył może trochę na tą z, z, z pozytywną i tą stronę, tą stronę trochę szans. Czy nie uważasz, że, że firmy zachodnie, niemieckie, francuskie mogą jednak zwęszyć tym pewnego rodzaju interes, żeby ze względu też na cały czas podejrzewam niższe koszt, koszty produkcji i, i, i ewentualnych inwestycji? W regionie Europy Środkowej, żeby jednak te łańcuchy przybliżyć, ze względu na chociażby to, że no jest zagrożenie inwazji na Tajwan, nieważne jak je oceniamy, ale że po prostu będzie pewnego rodzaju powtórka z tego, co było z Rosją, albo nawet. Zupełnie inna sytuacja, powtórka chociażby z pandemii. Jednym słowem, czy, 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 czy może jest taka jakaś refleksja, czy szansa, że wyciągnięcie wniosków z tych sytuacji, które miały miejsce w przeciągu ostatnich dwóch, trzech lat? Rzeczywiście politycznie jest większa świadomość tych zagrożeń, ale o ile za polityką nie pójdą konkretne rozwiązania w, w dziedzinie gospodarki, a mam wrażenie, że trochę e, idziemy w stare kolejne w tym w tej dziedzinie. Nie wymyślamy nowych rozwiązań, nie idziemy trochę też jak Amerykanie, nie szukamy jakichś to będzie dużo pustosłowia rozmowy o dywersyfikacji, a nie pójdą za tym konkrety, tak, bo Chiny już mają tą przewagę. Eee, my próbujemy niby gonić w elektromobilności, ale głównie troszkę przez taką negatywną agendę, czyli takie zakazy rozmaitego rodzaju, zakaz aut spalinowych, eee, nie chcę do końca potępiać tego rozwiązania, ale to jednak ta marchewka też jest ważna i, i mm, nie należy się zastanawiać, dlaczego w, tak. Tak pozytywny odsłuch i tak pozytywne opinie budzi program IRA wśród wielu europejskich koncernów, i być może część z nich właśnie z uwagi na ten program już zdecydowało się na to, że zbuduje fabryki na przykład baterii. Ostatnia inwestycja w Volkswagena w Stanach Zjednoczonych, a nie w Europie. Mhm. I być może jest to okazja, żeby się czegoś nauczyć od Amerykanów, a przede wszystkim trochę być może zerwać z takim trochę naiwnym myśleniem, że po pierwsze Europa we wszystkim dominuje i zawsze technologicznie będzie przodować, a po drugie, że, że, że Chiny to jedynie szanse, a nie też zagrożenie dla europejskiego rynku. Tak spinając trochę klamrą, jak rozumiem twoją obawą jest to, że przemysł niemiecki nie będzie chciał pozwolić na takie rozwiązania jak te chociażby amerykańskie, które zablokują dostęp, albo przynajmniej bardzo ograniczony dostęp Chinom do rynku europejskiego, ze względu na to, że Chińczycy trzymają... Pistolet nad głową tych koncernów związany z tym, że te koncerny są bardzo aktywne w segmencie sprzedaży samochodów spalinowych mhm. w samych Chinach mhm. i że te koncerny y, zachodnie obawiają się no, po prostu sankcji w drugą stronę. Dokładnie. Część zachodnich koncernów, bo nie wszystkie, są po prostu w pewien sposób zakład zakładnikami Chin. I jest ryzyko, że e, będą w stanie poprzez swoją bardzo siło, dużą siłę polityczną też, tak? Bo one wiedzą też, jak lobować pewne swoje interesy, e, blokować rozwiązania niekorzystne dla Chin w obawie przed Rosjami. I najciekawsze jest to, że po pierwsze, tutaj e, może dojść do rozprzężenia do tej pory bardzo ścisłych interesów e, Europy Środkowej i Niemiec w sektorze motoryzacji, gdzie te Interesy przez wiele lat były zbieżne w zasadzie, tak. Wzrost potęgi niemieckiej motoryzacji skutkował wzrostem inwestycji w Europie Środkowej i odwrotnie, coraz wyższy poziom poddostawców środkowoeuropejskich wzmacniał konkurencyjność niemieckich koncernów. No a tutaj dochodzi do sytuacji, że one w obawie o tym, przed tym, że są w defensywie, chcąc utrzymać dostęp do chińskiego rynku. Nie pozwolą na rozwiązania nadmiernie protekcjonistyczne, bo w ich interesie w sumie jest, jeśli te, to będzie nadal BMW czy, czy Audi, a komponenty będą pochodzić może nie od jakiejś firmy z Polski, ale z jakiejś prowincji chińskiej, to hmm. jeśli ich marża będzie się zgadzać, to dla nich aż takiego znaczenia to nie ma. Nawet jeśli to będzie częściowo na niekorzyść też niemieckich podostawców, bo niemieckie małe i średnie przedsiębiorstwa też mogą ucierpieć i wiele już cierpi na tych zmianach, bo one często przez 50, 60, 70 lat zajmowały się głównie produkcją i doskonaleniem jakiegoś komponentu do samochodu spalinowego. To nie jest łatwo takie przyzwyczajenie dla takiej firmy często rodzinnej zmienić. A niemiecka na przykład gospodarka w dużej mierze stoi na tych średnich i mniejszych też filmach. No One odgrywają bardzo, odgrywały dotąd bardzo ważną rolę, i, i tak jak wspomnieliśmy przed chwilą, nieraz te interesy potrafią się rozejść, bo w pewien sposób nawet niektórzy niemieccy, nawet analitycy, stawiają taką tezę, że, że trochę się część niemieckich koncernów się sinizuje i one się trochę. Tracą, tracą kontakt z tą, z tą niemiecką gospodarką, bo ich interesy zagraniczne są aż tak duże. Tak? U szczytu swojej, swojej potęgi te niemieckie koncerny sprzedawały co czwarty samochód na największym rynku motoryzacyjnym świata, czyli w Chinach. W ostatnich tygodniach ten temat relacji Zachód-Europa, zwłaszcza Europa-Chiny, mam, wraż mam wrażenie, coraz jest bardziej stawiany i coraz więcej o tym dyskutujemy i my na pewno będziemy do tego wracać, bo też jest wiele, wiele do tego pretekstów. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. I my słyszymy się już wkrótce w kolejnych odcinkach, w których, tak jak mówiłem, także do tematu relacji europejsko-chińskich będziemy wracać. Do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.